Koło gospodyń wiejskich Praktyczne Panie z Brodowa zorganizowało festyn pod hasłem Pomóż mi Grześkowi stanąć na nogi. Wszystko po to, by wspomóc kosztowną rehabilitację Grzegorza, który w lutym uległ wypadkowi skutkującemu porażeniem i paraliżem. Znajdujemy się w Brodowie, na placu przy OSP. Jest to impreza charytatywna, którą zorganizowałyśmy razem z kołami. Impreza dla Grzegorza. Pomożemy Grzegorzowi stanąć na nogi. Grzegorz jest bratem naszej koleżanki Karoliny Haberskiej. Uległ wypadkowi rowerowemu i został sparaliżowany. Staramy się pomóc tej rodzinie zebrać środki na rehabilitację i leczenie Grzegorza, więc zorganizowałyśmy ten festyn. Są występy dzieci, jest dobre jedzenie, jest plac zabaw dla dzieci. Mam nadzieję, że wszyscy się do tego włączą. Dziękujemy osobom, które włączyły się do tej akcji. Dziękujemy bardzo Radiu 7, panu Marcinowi Ostrowskiemu, moje działdowo. Dziękujemy grupie KGW Hiacynty, KGW Niestoja, KGW Kramarzewo. Chciałabym tu bardzo podziękować wójtowi Sebastianowi Cichockiemu oraz wójtowi Mirosławowi Zielińskiemu z gminy Działdowo za ogromne wsparcie, pani Justynie Rosińskiej, pani Kowalskiej. No jest tych osób bardzo dużo, tych sponsorów, którzy włączyli się w tę akcję. Dostaliśmy też jedzenie od pana Czaplickiego, kiełbaski, Haberski, pan Nalikowski, pan Szachera. Dziękujemy państwu wszystkim, że chcieliście nam pomóc. Dzięki wam ta impreza ma dzisiaj tutaj miejsce i mam nadzieję, że zbierzemy spore środki na właśnie leczenie i rehabilitację Grzegorza. Zrobiły to moje koleżanki, które poznałam jakiś czas temu na szkoleniu dla kół gospodyń wiejskich. Są to kobiety, które mają niesamowite pokłady empatii w sobie po prostu i gdy tylko się dowiedziały, że taka sytuacja miała miejsce, a chodzi tu o mojego brata, który 13 lutego wybrał się na przejażdżkę rowerową. Myślał, że tylko po prostu pojeździ rowerem, wróci do domu. Niestety tak się nie stało. Do domu nie wrócił. Co się stało? Doszło do niefortunnego upadku podczas przejażdżki rowerowej, w wyniku której doszło do porażenia czterokończynowego, ponieważ został uszkodzony rdzeń kręgowy. Mój brat na chwilę obecną leży sparaliżowany, jest w pełni świadomy sytuacji, można z nim rozmawiać, ponieważ mózg jest nieuszkodzony, także jeśli chodzi o to, jest wszystko w porządku, niestety nie porusza rękoma, nie porusza nogami. Zbieramy pieniążki na jego rehabilitację, na wózek sterowany brodą elektryczny, na materac antyodleżynowy specjalistyczny, który zapobiegnie powstawaniu odleżynom. Tych pieniędzy jest potrzebne naprawdę dużo, ponieważ sama rehabilitacja to miesięczny koszt kilkunastu tysięcy. Chcieliśmy, aby ta impreza się odbyła, aby też troszeczkę dotrzeć do ludzi, tak, aby się dowiedzieli też o tej sytuacji. Możliwe, że dowie się osoba, która ma możliwości pomóc i pomoże po prostu zwyczajnie świecie, tak? Ja tu już wspomniałem na początku, kiedy ta impreza się rozpoczynała, że mamy kolejny egzamin z naszej dobroczynności, tak? Z naszej otwartości serc. Otwieramy serca nie tylko na Ukrainę, nie tylko na uchodźców, których przyjmujemy do siebie i gościmy, ale otwieramy też serca na potrzeby tu mieszkających ludzi i wspomagamy ich jak najbardziej. I to otwarte serce u nas jest jak zwykle szeroko otwarte, tak? Umiemy to uzewnętrznić, umiemy wspomagać. I to chyba w naszym narodzie, w naszym społeczeństwie się liczy. Jest to naprawdę super sprawa. Myślę, że przykład tego festynu dobroczynnego, który się tu dzisiaj odbywa, no może nam dać wiele do myślenia. Tak? Nie jest z nami jeszcze tak źle, jakby się nam wydawało. Umiemy być na czyjąś krzywdę otwarci i umiemy pomagać. I to się liczy. W trakcie festynu zorganizowano licytacje i liczne zbiórki. Na rehabilitację Grześka udało się zebrać 7250 zł. To oczywiście kropla w morzu potrzeb, ale pokazująca, że razem można więcej.